Osiedle Tysiąclecia graniczy z Parkiem Śląskim, jak mówi prezes stowarzyszenia, bo miasto jest przedłużeniem parku, a jego mieszkańcy dbają o to, aby tak pozostało. Powstają tu różne ekologiczne inicjatywy, na przykład społeczników czy rady osiedla, a mieszkańcy z chęcią się dołączają. O pomyśle, który za niedługo zaowocuje, mówi Patryk Białas. Grupa mieszkańców we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej i Stowarzyszeniem Bo Miasto postanowiła zająć się tym tematem, żeby przedłużyć park do miasta, zbliżyć park do miasta. I w ubiegłym roku przeprowadziliśmy jako Stowarzyszenie Bo Miasto razem z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia dwie takie akcje nasadzania drzew. Posadziliśmy łącznie tych drzew kilkanaście we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Piast i we współpracy z Lasami Państwowymi. W tym roku również planujemy taką akcję, żeby wspólnie mieszkańcy całymi rodzinami wpierw policzyli, a potem posadzili to, co jest potrzebne, żeby osiedle Tysiąclecia, które już dzisiaj jest bardzo zielone, było jeszcze bardziej zielone, żeby przypominało miejski park w centrum miasta. Ta akcja to dopiero początek, bo jest jeszcze projekt Zielone Osiedle Tysiąclecia, podczas którego zostanie posadzonych więcej drzew. Najpierw odbędzie się jednak inwentaryzacja. Rozpoznaniem, jakie są gatunki, w jakiej liczbie, w jakim miejscu, żeby wiedzieć, jakie skarby mają mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, bo drzewo w tak dużym zagęszczeniu mieszkańców to jednak skarb, często niedoceniany, ale jak pokazuje inicjatywa Rady Osiedla, no przez niektórych doceniany, bo właśnie mieszkańcy życzyli sobie, aby coś zrobić z tymi dzikimi rozbudowami osiedla Tysiąclecia, gdzie pierwotnie założone przestrzenie zostają zabudowywane i zamiast zieleni, z której wynurzają się, wyłaniają wieżowce, no i powstają kolejne wieżowce. Może się okazać, że te poszukiwania roślin na osiedlu Tysiąclecia zaowocują powstaniem nowych pokoleń miejskich partyzantów ogrodniczych, może jakichś miłośników zieleni, a może po prostu ludzie zaczną doceniać, że to, co jest wokół, jest też warte uwagi, że nie tylko to, co mamy w swoich mieszkaniach, ale również to, co widać z naszego okna, stanowi o wartości miejsca, w którym mieszkamy. Ta większa akcja zaplanowana pod takim roboczym tytułem Zielone Osiedle Tysiąclecia, to jest pomysł jednego z radnych Rady Jednostki Pomocniczej, pana Patrycjusza Godawy, polega na tym, żeby policzyć, to się nazywa fachowo, zinwentaryzować drzewa i krzewy na terenie osiedla, po to, żeby później zaprojektować bardzo precyzyjnie nasadzenia, które są potrzebne, które wymagają odnowienia, po to, żeby zachować na tyle, na ile jest to możliwe, maksymalnie bioróżnorodność na terenie osiedla, bo nie chcemy doprowadzić do tego, żeby była monokultura zielona, czyli żeby była dominacja jednych gatunków drzew nad drugimi, a z drugiej strony nie chcemy wprowadzać na teren osiedla gatunków obcych, które z jednej strony nie do końca pasują do tej szaty zielonej, a z drugiej strony, żeby nie doprowadzić do pewnych zaburzeń tego ekosystemu, który się wytworzył, bo mamy to szczęście, że właśnie osiedle Tysiąclecia graniczy z jednej strony z parkiem, a z drugiej strony od samego początku było bardzo mocno przemyślane jako układ urbanistyczny, gdzie osie widokowe są utrzymane i te osie widokowe chcemy utrzymać po to, żeby patrząc na osiedle Tysiąclecia z różnych perspektyw nie dominowała ta charakterystyczna dla okresu PRL-u wielka płyta, tylko żeby ta wielka płyta była przyjazna i żeby takie widoki były przyjazne, żeby ludziom się tam po prostu dobrze mieszkało. To ja się dopytam tylko, czy myśli pan, że mieszkańcy, czy w ogóle społeczeństwo będzie dbało o to? Czy dzisiaj jest takie zainteresowanie tą przestrzenią zieloną?
Dzisiaj jest bardzo duże zainteresowanie zieloną przestrzenią, dlatego że podam przykład, w ubiegłym roku, kiedy organizowaliśmy pierwszą akcję nasadzania drzew, w przeciągu pół godziny 10 rodzin zgłosiło się do tego, żeby takie drzewko zasadzić, nazwać, a potem o to drzewko dbać. I do dzisiaj obserwujemy, że całe rodziny przychodzą i dbają o te drzewa, więc taka więź z drzewem jest. Z drugiej strony zwraca to uwagę na to, że no, mieszkamy w jakimś ekosystemie, że te drzewa z jednej strony oczyszczają powietrze, z drugiej strony produkują tlen, a po trzecie łagodzą obyczaje i tam, gdzie są drzewa, tam ludzie czują się bezpieczniej, tam odpoczywają w cieniu drzew, tam spacerują pośród drzew. I to nadaje jeszcze takiego większego optymizmu i cieszy. Oczywiście drzew nie można ani nie wolno sadzić byle gdzie. Po pierwsze, trzeba to robić w porozumieniu z właścicielem gruntu. Po drugie, trzeba na ten temat porozmawiać z mieszkańcami, bo zbyt blisko posadzone drzewa bloków niestety w przyszłości mogą być uciążliwe, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomóc przyrodzie i żyć w zgodzie z tą przyrodą. Tam, gdzie są drzewa, tam odpoczywamy i czujemy się po prostu bezpiecznie.